Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa bardzo serdecznie w cyklu naszych rozważań definicji katechetycznych. Rozpoczniemy dzisiaj od bardzo podstawowego pojęcia, od bardzo pierwszej definicji, mianowicie od definicji kerygmatu. Tą definicją rozpoczynamy rozważania dla pierwszej klasy szkoły średniej, ale jest to definicja na tyle istotna, ważna, że każdemu chrześcijaninowi się przyda. Jest to w zasadzie cykl kilku definicji, w których chcielibyśmy pokazać Państwu różnicę pomiędzy kerygmatem, ewangelizacją, katechezą, lekcją religii, religioznawstwem, mistagogią, takimi pojęciami, które są używane przez nas, chrześcijan, katolików, ale czasem mieszamy ich znaczenie. Zatem dzisiaj kerygmat. Czym jest kerygmat? Należałoby zacząć od tego, że kerygmat, czyli greckie słowo, nie jest słowem typowo chrześcijańskim, ale jest jeszcze przedchrześcijańskie i oznacza ogłaszanie, głoszenie jakiejś ważnej informacji. Kiedy na przykład jakiś król miał do powiedzenia coś swoim ludziom, swoim poddanym, wtedy wysyłał herolda, który ogłaszał, proklamował kerygmat, czyli jakieś obwieszczenie ważnej, bardzo istotnej, zmieniającej być może życie tych obywateli informacje. Czasem mogło to dotyczyć podatków, czasem mogło to dotyczyć różnych bieżących wydarzeń, czasem ogłoszenia na przykład o wojnie. Nie były to dawniej czasy, kiedy ludzie komunikowali się za pomocą smartfonów, internetu i telefonów, ale trzeba było do tego specjalnej funkcji. Zatem kerygmat to jest i czynność ogłaszania, czyli on robi kerygmat, tak? Czynność, ale też treść. Chrześcijaństwo przejęło tą nazwę na określenie i głoszenia, i pewnej specyficznej treści. Jaka to treść? Jezus Chrystus został ukrzyżowany, umarł, ale zmartwychwstał i żyje. Czyli najważniejsze przesłanie w zasadzie całego chrześcijaństwa. Orędzie chrześcijańskie na tym się opiera. Jezus Chrystus żyje i wyciągnął cię ze zła, grzechu, śmierci, szatana. Dzięki niemu jesteś wolny. Potrzebowałeś tego wyzwolenia, ponieważ grzech ciebie zranił i ciebie uśmiercił. A Jezus Chrystus jest tym, który daje ci życie. I to, co właśnie teraz powiedzieliśmy, to jest kerygmat. Oczywiście można to mówić godzinami, można rozwinąć to niesamowicie, ale można to skondensować w zasadzie do jednego zdania. I mamy przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy jest sytuacja zesłania Ducha Świętego, że wychodzą apostołowie na zewnątrz i Piotr głosi kerygmat, że ten właśnie Jezus Chrystus, który został przez was ukrzyżowany, on zmartwychwstał. Dla tych ludzi to było zaskoczenie, ponieważ ta informacja była totalną nowością. I dla nas właśnie taka ta informacja może być. Zdarza się, że kiedy zastanawiamy się, na czym polega bycie chrześcijaninem, albo nawet pytamy kogoś, co to znaczy być chrześcijaninem, to bardzo często przychodzą nam do głowy takie odpowiedzi jak: chrześcijanin to ten, który chodzi do kościoła, który przestrzega przykazań, który pości w piątek i tak dalej, i tak dalej. Jest miły, sympatyczny dla innych. I ostatecznie nie przychodzi nam do głowy najważniejsza informacja, najważniejsze, można powiedzieć, przesłanie, treść, orędzie chrześcijaństwa. Tak. To jest najistotniejszym orędziem chrześcijaństwa, jest Jezus Chrystus, który zmartwychwstał i żyje, i to dotyczy życia każdego z nas. I warto zauważyć, że kerygmat jest adresowany do tych, którzy pierwszy raz to słyszą, którzy nie uświadamiają sobie tego, że nie wiedzą, kim jest Jezus Chrystus. Czyli kerygmat jest adresowany zasadniczo do niewierzących. Tak jak święty Piotr wyszedł i mówił o Jezusie Chrystusie ludziom, którzy w Niego nie wierzyli. No słyszeli, że coś się tam wydarzyło, kogoś tam zabili, coś się tam działo, ale jeszcze nie wierzyli w Jezusa Chrystusa. Czyli jeśli głosimy kerygmat, to pierwszym, podstawowym adresatem jest ktoś niewierzący.
Z drugiej strony, czymś kompletnie bezsensownym, a często spotykanym, jest mówienie do ludzi niewierzących na temat praktyk religijnych chrześcijaństwa, chrześcijan, tak? Na temat przykazań, na tematy bardzo detaliczne i być może dla kogoś, kto nigdy nie słyszał o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, zupełnie niepociągające. Jak kogoś może pociągnąć to, że w chrześcijaństwie jest najważniejsze na przykład poszczenie? No jest istotne, o ile odnosi się do Jezusa Chrystusa. Zauważcie Państwo, że czasem głosimy pewną moralność i to jest nie do przyjęcia dla kogoś zamiast Jezusa Chrystusa, że ma się dobrze zachowywać, że ma być uczciwym człowiekiem i myślimy, że głosimy mu istotę chrześcijaństwa, jak ten ktoś nie uznał Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Czyli coś, co robią często szkoły nowej ewangelizacji. Ci, którzy głoszą na początku kerygmat, najpierw uznaj Jezusa Chrystusa, że On jest kimś wyjątkowym w Twoim życiu, Twoim Zbawcą, Twoim Panem, Jemu podlegasz. A wtedy możemy mówić dopiero w następnych krokach o jakichś tam wymaganiach, zasadach moralnych, bo czasem skupiamy się na rzeczach peryferyjnych, że ktoś się ma tak zachowywać, a ktoś nie. Masz być, nie wiem, miłować przede wszystkim bliźniego i oddać za niego życie. Albo masz wstrzemięźliwość seksualną zachowywać. Albo masz pościć i się modlić. Jak się modlić? Do kogo się modlić, jak jeszcze ktoś nie uznał Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela? Czyli chrześcijaństwo, wejście w chrześcijaństwo zaczyna się od kerygmatu. I doświadczenie pokazuje, że ilekroć głoszony jest komuś kerygmat, to jest to coś naprawdę pociągającego. Coś, za czym ludzie potrafią pójść na krańce świata, za inne rzeczy, nawet ciekawe, interesujące wewnątrz już chrześcijaństwa, nie, ale za osobą Pana Jezusa, za Jego życiodajną siłą, za Jego zbawczą mocą. Bez kerygmatu w zasadzie chrześcijaństwo staje się pewną nauką filozoficzną, a tak, moralną. Pan Jezus jest wtedy zredukowany do filozofa, do mędrca, do kogoś nawet wyjątkowego, do kogo czujemy sympatię. Wielu ludzi z młodego pokolenia, którym rodzice nie przekazali kerygmatu, ale przekazali dużo dobrych wartości, tego nie trzeba negować, to są dobre rzeczy, ale nie związali ich z Jezusem Chrystusem. Nie uznają Jezusa Chrystusa ci młodzi ludzie za kogoś, kto jest ich Panem, Zbawicielem, czyli ktoś, kto ich wyzwala, ktoś, kto jest najważniejszy w ich życiu. Nie uznali, no nie wiedzą. A rodzice chcą, żeby realizowali wszystkie inne rzeczy. To nie jest chrześcijaństwo. Nie są chrześcijanami. Chrześcijaństwo nie bierze się z przestrzegania prawa. Właśnie to jest jakby też problemem pierwszych apostołów, zwłaszcza u świętego Pawła będziemy czytać, o tym wyzwoleniu z prawa. Kerygmat jest pierwszy. Później dopiero, kiedy ktoś jest, kiedy komuś głoszony jest kerygmat, jest pociągnięty do Pana Jezusa, to wręcz rodzi się pytanie, no dobrze, ale to opowiedz mi więcej o Nim. Chcę co mam wiedzieć, czynić? Co mam robić ostatecznie, tak? I z tego rodzi się rzeczywiście potem wiara, postępowanie, chrześcijańskie życie. Nie, inaczej jest coś na odwrót. Tak jakbym kazał komuś wsiąść do samochodu i kierować nim, kiedy nigdy nie widział dobrodziejstwa tego, nigdy w ogóle nie widział samochodu. Jeźdź i zrób coś z tym dobrego. Nie, to jest niebezpieczne, odpychające, a przede wszystkim w ogóle nieznane temu człowiekowi. Po co? I dalsza kwestia. Kiedy już zaczniemy mówić, Jezus Chrystus jest Twoim Panem, Zbawicielem. Czy wierzysz w to? Przyjmujesz to? Jeśli wierzysz w to, przyjmujesz, to dalszy krok, który będziemy omawiać w następnej definicji, to jest ewangelizacja. Czyli kerygmat się zaczyna. Dobrze, uznałem. Pan Jezus jest moim Panem, Zbawicielem. Zależę od Niego. I teraz co mam czynić? No i teraz dalsza rzecz, co mam czynić, jak za tym podążać, jak zmienić swoje życie, co z tego wynika. To cała ta reszta będzie się nazywała ewangelizacją i omówimy to w następnej definicji. Każda definicja też
jest opatrzone kodem QR, wewnątrz tak, którego... pięknie, QR, fotografujcie i wchodźcie w dokument, który to pokazuje. Wewnątrz umieściliśmy multimedia, skojarzenia z tą właśnie poszczególną definicją. Ale jako starzy nauczyciele musimy powiedzieć przede wszystkim, jest test. Na należy to miejscu. Zrobić test. Natomiast potem mamy podział na kilka kategorii, muzyczną, filmową, związaną z obrazami, ze sztuką, z rzeźbą. Wszystko to w jakimś stopniu związane jest właśnie z daną definicją. Można dzięki temu lepiej poznać, zachwycić się, czym jest dane pojęcie, dany termin, dana rzeczywistość. I na początek chcemy Wam przekazać piękną piosenkę. Dosyć prostą, można powiedzieć w pewnym sensie biedną. Dosłownie. Przecież tak Povera voce, czyli biedny, ubogi głos. Povera voce. Jest to jedna z najważniejszych piosenek ruchu Komunia i Wyzwolenie. Komunione e liberazione, w którym jesteśmy i... Który nas ukształtował, w którym wychowaliśmy się. To jest ruch założony przez księdza Luigi Giussaniego, prałata już nieżyjącego. To jest ostatni pogrzeb, który prowadził Jan Paweł II. Nie, to Ratzinger jeszcze nie będąc papieżem. Tak. Jak Jan Paweł II został kilka dni przed rozpoczęciem pontyfikatu 2005. Tak. No i to nie chciałem mówić o Ratzingerze, ale jeśli chodzi o tą piosenkę, to zwróćcie uwagę, że nasz głos byłby biedny. Taki doprowadziłby do jakiegoś nihilizmu. Nasz głos nic sensownego by nie objawiał w świecie, gdyby nie mielibyśmy racji do życia, do piękna, do prawdy. Ostatecznie racją naszego istnienia jest Pan Bóg. Zachęcamy do tej piosenki, zaśpiewajcie sobie ją, nuty żeśmy też wprzęgli. I jeszcze jeden utwór, który chciałem Wam przedstawić, jest ich więcej. Poranek. Poranek, dlaczego? Poranek Edwarda Grieg'a. Edward Grieg to jest kompozytor norweski, neoromantyczny, tak zwany Chopin Północy. Napisał suitę koncertową Peer Gynt. I jednym z numerów jest Poranek. Znana melodia, jak zaczyna wschodzić słońce. To jest jakiś początek, kiedy kolejne instrumenty coraz bardziej nabierają energii, crescenda i można zachwycić się tym blaskiem wschodzącego słońca, tak jak w kerygmacie, kiedy po ciemności, jakiegoś mroku jest objawiony sens naszego życia. Kiedy wiemy, po co żyjemy, jak słońce rozbłysnąć to w nas może. Jeszcze jednym utworem, który proponujemy, jest La Cura. Włoski utwór autorstwa i w wykonaniu Battiato Franco. To jest już utwór z roku 1996, bardziej współczesny. I w zasadzie jeden z takich moich ukochanych utworów opowiada o pewnej obietnicy miłości, która daje spełnienie, szczęście, także pełną akceptację. To jest obietnica w zasadzie, czy po ludzku możliwe do spełnienia? Tak. Prawdopodobnie nie, więc bardzo łatwo też odczytać ten głos jako głos samego Pana Boga, który obiecuje człowiekowi, że nigdy nie dam ci się zestarzeć, nigdy nie pozwolę, żebyś uległ swojej melancholii. Coś pięknego. Jest to w zasadzie pewna obietnica czegoś wielkiego. I właśnie w kerygmacie jest obietnica tej pełni, całości. Perché sei un essere speciale. Edio avro cura di te. To jest takie bardzo Boże. Nie? Tak, jesteś kimś wyjątkowym. Będę miał nad tobą opiekę, tak. Będę się tobą opiekował w nieskończoność. Tak, i ja póki nie widziałem tego tekstu, to Edio
Ja myślałem, że to jest Bóg. Tak, jest. A to jest taka gra słów. Jest ona taka, jest specjalnie wprowadzona. Ja wiem, że to gramatycznie się tak, nie pokrywa, ale to jest takie. Ale pasuje. Tak, tak. Tak, to jest bardzo, bardzo dwuznaczne, niejednoznaczne. Tak, jakby będę miał nad tobą pieczę. Warto też zainteresować się bardzo krótkimi filmikami. Też proponujemy, które łatwo znaleźć. Czym jest kerygmat? Czy też nawet nie, że czym jest kerygmat, ale sama treść kerygmatu w tych filmikach jest ujęta. I to zawsze w formie bardzo ciekawej. Bądź pantomimy, jak w przypadku pantomimy nagranej do utworu Lifehouse'a Everything, ale też w formie trochę odmiennej, bardzo interesującej w spadających talerzach, czy też w ogóle całą playlistę dotyczącą kerygmatu polecamy, ponieważ są piękne filmiki, często bardzo niedługie, które pokazują kwintesencję tego, czym jest kerygmat, czyli tego przesłania orędzia chrześcijańskiego o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym i żyjącym. Tak, i to są jakby takie wręcz instruktażowe takie, nie? Można powiedzieć, tak, że one są takie sfabularyzowane, bardzo ładne. I zachęcamy teraz do popatrzenia na obraz, sztuka. Jest obraz, w zasadzie jest to fresk autorstwa dwóch artystów, Masaccio i Masolino da Panicale. To jest kazanie Piotra w dzień zesłania Ducha Świętego. Szawuot, zesłanie Ducha Świętego. Piotr wychodzi i głosi Jezusa Chrystusa, Jego moc, i dokonuje się coś przeciwnego niż na wieży Babel, gdzie zostały pomieszane języki. A tutaj Piotr głosi, a wszyscy go rozumieją. Nawet Arabowie. Nawet, którzy byli obecni w tym czasie w Jerozolimie. Jest to ostatecznie bardzo poruszająca scena, ponieważ wyobraźcie sobie kogoś, kto mówi w zasadzie proste rzeczy i nawet często oskarżające tych Żydów, ponieważ mówi Piotr, to wy go zabiliście rękami niewiernych. Tak, tak, tak. I ci ludzie, pomimo to, że to jest tak niesprzyjający im tekst, nawracają się. 3000 mężczyzn jednego dnia, jak jeden mąż, dają się ochrzcić. Dają się ochrzcić, czyli zanurzyć w Jezusa Chrystusa. To jest dzień, w którym zaczyna się Kościół. Kościół zaczyna się od kerygmatu. Nieporozumieniem jest, jeśli ktoś uważa, że buduje Kościół, ale nigdy nie głosił kerygmatu. Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem. Czy wierzysz w to? Tak, wierzę. Pięknie. Tak. I tak, właśnie lekturą uzupełniającą to jest ten fragment dziejów apostolskich, gdzie Piotr głosi ów kerygmat. Zachęcamy także w tym momencie do zainteresowania się ruchami różnymi w Kościele. Ruchy to są takie, można powiedzieć, organizacje, gdzie ludzie się zorganizowali. Trochę niekoniecznie zawsze, nie zawsze formalne. Wspólnoty, tak? Wspólnoty, tak, które chcą głębiej wejść w doświadczenie chrześcijaństwa. Tych ruchów jest wiele. Już mówiliśmy o Comunione Liberazione, tak, w Polsce są tak, też inne. Odnowy w Duchu Świętym. Oaza. Droga neogatechumenalna powie, że nie jest ruchem, jest drogą, tak? Oczywiście szanujemy to. I być może w waszej parafii są różne ruchy, ale chcemy wam zwrócić uwagę na szkoły nowej ewangelizacji. Szkoły nowej ewangelizacji zaczynają się od doświadczeń Ameryki Łacińskiej, gdzie powstawały tak zwane szkoły świętego Andrzeja. Święty Andrzej, zobaczcie, taki apostoł, który on jest protokletos, to jest pierwszy powołany, to jest ten, którego Jezus pierwszego wezwał. I co on robi? Nie zostawia tego dla siebie. Idzie do brata. Idzie do swojego brata. Co więcej, idzie do brata, głosi mu Jezusa Chrystusa i przekazuje to komuś lepszemu od siebie, można powiedzieć ostatecznie, historycznie, nie? Komuś ważniejszemu od siebie. Jakby oddaje go Chrystusowi, przyprowadza go do Jezusa Chrystusa. I to jest jakby też droga, żebyśmy przygarniali wszystkich bez zazdrości, bez jakichś uprzedzeń, obojętnie, do Pana Jezusa.
Dlatego też polecamy zainteresować się Szkołą Nowej Ewangelizacji. Jest także odnośnik. To jest tutaj akurat Szkoła Nowej Ewangelizacji naszej diecezji Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego w Gliwicach. Tak się nazywa ta Szkoła Nowej Ewangelizacji, ale one są obecne w całej Polsce i na całym świecie, gdzie można się wręcz uczyć, jak się głosi kerygmat. Bo często na naszych lekcjach religii czy na katechezach jest to coś, co jest nam obce, nieznane, nie uczymy się, nie ćwiczymy tego. Bez kerygmatu w zasadzie Kościół marnieje. Kościół nie jest... Nie ma swojej tożsamości. Związany z tym, co jest najistotniejsze w Kościele. Tak? Jezus Chrystus zmartwychwstały i głoszenie Go. Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem. Czy wierzysz w to? Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania i zobaczenia naszych kolejnych odcinków i rozważań. Z Panem.